Grodzisko Owic w przyszłym miesiącu będzie obchodziło pierwszą rocznicę oddania do użytku po ponad 2 latach mozolnej budowy. Po niecałym roku funkcjonowania tego średniowiecznego skansenu uwagę gości i turystów już zwracają niektóre, wydaje się, nadmiernie zużyte elementy drewniane budowli. Władze gminy uspokajają jednak i taki stan rzeczy określają naturalnym. Materiał, który został zastosowany, wymaga szczególnej konserwacji w okresie eksploatacji i to teraz będzie bardzo dużo zależało od dyrektora grodziska, w jaki sposób będzie zapobiegał tej degradacji w normalnym eksploatacji drewnianych elementów. I sądzę, że co najmniej kilkadziesiąt lat to może wytrzymać przy prawidłowej konserwacji. Dyrektor grodziska oczywiście zdaje sobie sprawę z konieczności konserwacji drewna narażonego na bezpośredni wpływ warunków atmosferycznych, jednak o zagrożeniach informuje zdecydowanie. To jest problem, który występuje w większości grodów w Polsce, dlatego że no jako że sosna jest najtańszym surowcem, to najczęściej budowane są sosny. I na etapie inwestycyjnym jest jakby większy optymizm, natomiast później, w późniejszym czasie nie patrzy się na dziesiątki lat do przodu. Coś takiego, najlepszym przykładem chyba jest w tej chwili grodzisko w Sopocie, które wymaga dość intensywnego remontu. Zasugerowani informacją o podobnym grodzie w Sopocie sprawdziliśmy, jak tam jego właściciele podchodzą do problemu trwałości drewnianej konstrukcji. Palisada postawiona została ponad 10 lat temu. Tak samo chaty, też one tam były w etapami stawiane, ale ogólnie powiedzmy mają już w tej chwili 10 lat i gwarancja też była na 10 lat. W tej chwili się właściwie rozsypuje wszystko i wymaga wymiany. Z palisadą było tak, że fragmentami była wymieniana, poszczególnie w bramie, bo groziło zawalenie, musieliśmy rozebrać. To było akurat 2 lata temu miało miejsce taka rzecz. Także fragmentami były poszczególne elementy wymieniane, ale nigdy większa ilość, bo to są ogromne koszty. Wizja kapitalnego remontu po 10 latach użytkowania nie napawa optymizmem, szczególnie płatnika, więc dyrektor wymyślił dosyć oryginalne rozwiązanie rozłożone w czasie. Technicznie plan jest taki, że chcemy po kawałku demontować fragmenty palisady po 10-15 metrów, w zależności od potrzeb. Następnie na to miejsce będą wchodzić archeolodzy z wykopaliskami, których tam nie było i są konieczne. Te wykopaliska będą udostępnione publiczności. Będzie można popatrzeć w sezonie, jak wygląda praca archeologów. Może się uda też załatwić, że będzie można wziąć udział w tych wykopaliskach i pomóc archeologom przy pracy. Natomiast dalszym etapem będzie odbudowa palisady, ale to, co jest istotne, narzędziami historycznymi, w strojach historycznych i z drewna liściastego. Z drewna liściastego, trwalszego od sosny, ale oczywiście droższego. Władze gminy problem widzą trochę inaczej. Nie sądzę, że w najbliższych 20 kilku latach będzie trzeba wymienić całość elementów drewnianych tego częstokoły, który jest elementem powiedzmy bez dachu i najbardziej narażonym na czynniki atmosferyczne. I oby tak było, jednak w międzyczasie warto odwiedzić grodzisko w Sopocie i zapoznać się z problemami bądź co bądź trochę starszego grodu, żeby nie wyważać otwartych drzwi, a po prostu z doświadczenia innych skorzystać.